piątek, godzina 15, 27 stopni ciepła. Jadę tam. Jadę na Gdańsk, Brzeźno, spotkać się z Odynem. Spakować się i jedziemy do Żaromina. Jakoś tak. Na te wykopaliska. Zobaczymy już się w Gdańsku. Albo się już w Gdańsku. Słońce świeci. Usiąść na chodnik. Adaś przed chwilą chciał zjeść gdańską porzeczkę. Ja, bo saper kiedyś się takimi zajadał. Zobaka oaza, patera. Piątka wody. Jest. Kinga. Już po zakupach lecimy na stację. Mirek zatankuje i Dzida przed siebie. Po świece. Dojechaliśmy, jest godzina 24, coś tam. Idziemy w Słomę. Dzień dobry. Jest jakoś koło 6 rano. I właśnie wstaję i oglądam to, jak to tu wygląda. Tam są hałdy i wykopaliska. A tu jest siłownia jeszcze w ogóle. Tu jest siłownia chłopaków. Tutaj jedzą stejki i pakują. Tak to wygląda. Taka sytuacja. Tu już chyba sprawdzone są. O, kur zapiał. Chłopaki wszyscy śpią jeszcze. Ogólnie w nocy nie było za ciepło tutaj. Powykopywane, posprawdzane pewnie. Tu jest odkopany chyba grób. 7 rano. Ja sobie chodzę i poglądam, nic nie dotykam, nic nie psuję, tylko patrzę. Koguty o północy. Tu jest nasza łazienka. Zobaczyć, czy są ładnie kafelki położone. To i. Ganz neue. Warte teraz. Nowka sztuka. Zobaczymy, czy tu uniosą 6 rano. Gdzie o tej porze się nie ćwiczy? Tutaj saper już ma śniadanko jakieś. Co mówiłeś? Kasza, tak? Tak, to jest kasza z cytrynami. Wow, ale fajnie wygląda. Będzie kasza na kary. Gitara. Reszta jeszcze ekipy śpi. Już po śniadaniu pierwszym. Cześć, Odyn. Witam serdecznie. No i... Witam YouTube'a! YouTube. Ja tu zasięgu nie mam. Jest kawusia, jest herbatka. Jest herbatka. Jest koteł. Koteł. Kici. Ach, patera. I od razu jaja z świeżego wybiegły. Drobio... Trzeba było tamte wziąć. Jajka drobiowe. Ja znalazłem szufelkę, łańcuch od krowy. Albo od konia. I się bawimy. Tak wygląda obozowisko. No idziemy z Jarkiem do sapera, do Mirka. Hałdy zostawimy na później, bo będzie trochę więcej tego chłodu. Ty zobacz, tutaj trzeba na szagę. Pajęczyny. Woda? Nie ma wody. Myk. Nie ma głębokiej wody. O, pobocze złapałeś. Mirek znalazł ketę. Średniowieczne. Super. Ile oczek ma? Ile gram waży? No będzie. Będzie. Na McDonalda. Na McKillera będzie. Jarek tam chodzi,
A ja chodzę tu. Ja na razie mam jeden drucik w kolorze. Parę gwoździ znalazłem. Gwoździ też mam sporo. Możemy się powymieniać później. Dobra. Jesteśmy na szkoleniu właśnie. Saper nam tłumaczy tak, tutaj. W dwóch słowach, gdyby się bardziej na ceramice skupić, to na których ustawieniach co robisz? Patrz, bo ceramika jest jak kamień. Są różnie z kamieniami jest, bo każdy mówi, że są kamienie magnetyczne. Tak. I kamienie, wiesz. To nie jest tak. Po pierwszą rzeczą, jaką musisz wiedzieć, to jest to, że Polska jest zawalona tym syfem polodowcowym, który ze Skandynawii przyszedł, czyli całą praktycznie geologią. Wszystkimi możliwymi tworami geologicznymi, które są zmielone i wiesz, przez Polskę przeciągnięte. Jesteśmy na wykopaliskach. Jest tutaj sporo ludzi, studentów i takich ludzi jak ja, zielonych w tym temacie. Precyzyjne cięcia piasku. Znaczy to się inaczej nazywa. Tu są zarysy. I pełne słońce. Super. Tylko po prostu ceramika wychodziła i ten kamień tam jest. Jest taka ciemna ziemia naokoło. Tutaj pani pracuje. Nie będę przeszkadzał. My chodzimy z wykrywaczami, próbujemy, że niby coś znaleźć, a pani tu ma żmudną pracę. W pełnym słońcu. A Mirek tam jest na hałdach. Tak jest. Teraz ja mam sygnał i to bardzo powolnie muszę odkopać. Nie kopać tak, tylko powolutku skrobać. Mirek jest tu w cieniu. Jak miał, czy w lewo miał. Pałka prawdy. Gość, ja tu mam jakiś sygnał. Jeszcze sprawdzę. Na kopię. O, ale powolutku. Normalnie po 2 mm ziemi wyciągam. No może w tym tygodniu to wykopię. Nie będę was katował, wykopię, pokażę. To jest takie tutaj coś. Nie wiem, czy to jest od rolnika coś. Jak pani uważa, bo ja to... Tu w tym miejscu to jest to. Tak to na wykrywaczu bije. To znaczy, też się zbytnie nie znam, bo jestem z pierwszego roku. Aha. Ale jeżeli tak głęboko było, to nie jest nic chyba, że takiego co? Że... Znaczy, tą ziemię orno to już mamy ściągniętą, więc możliwe, że to coś mogło być. Aha. Ale się cieszę, że coś znalazłem. Nie wiem. Ale na co wygląda? Nie wiem, wiesz, nie dotykam, zawołamy. Ma nalot taki, żółtą patynkę ma, wiesz? Metalowe? Chyba tak. Chodź weź wykrywaczem swoim, zobacz jak ci bije, wiesz? Tutaj na lutusie różnie, na plusie. Ale na kolor czy na żelazo? Taki... Gdzie ty tu masz? Tutaj taki żółty nalot ma, wiesz? Mi się wydaje, że kamień? Nie wiem, kogoś wezwiemy, to niech to wyciąga tam. Ale to mi wygląda na jakiś kamień. Tak? No dobra. Ja tam to warto sprawdzić. No właśnie to wiesz. To jest już suszone. Tak, bo to z piaskiem, a nie jest. To może być coś ciekawego, czy nie? Żelazo chyba. A bije na żelazo? Na żelazo i trochę przekłamuje na kolor, wiesz? Czyli no, nic ciekawe. No, nic mi to nie przypomina, że?
teraz został tu brąz jakiś do odnalezienia. Nie, to czarutusem, panie. Znaczy nie znowu. Albo mówię, że mu się coś rozerwało tam. Nie, to będą jeszcze jakieś rzeczy. Po betonie. Tłumaczę, objaśniam, tu przed chwilą była urna, tak? Przed 2000 lat. Ale kolor ją wyjął i szukamy jeszcze odłamków, ale to ponoć ma być tak, że nie możemy dotykać, tylko sito ma być, nie? Ale jest jeszcze tutaj kolor. O, nie możemy kopać, ale ręką może. Fajna sprawa, koniec. Ręką może, tak? Oni to przesieją sobie. Nie? Jest jakieś coś, ale to nie jest. Coś tutaj będzie. Jest chyba. Jest chyba brąz. A dać tu jeden kawałek na razie, tak, ręką. No weź ten. Co to? Brąz. Brąz? Tak. Nie, no brąz. No weź ten nabierz tym sikiem. Kurde, łopaty żeście nie wzięli. Weź mu ten. Masz łopatę, mam łopatę, weź po co masz brudzić ręce. Dobra, to się będę urobić dało, tak? To na duże, żeby się bawić. No. Na luzie daj. Nie no, to na luzie całe daj. No to weź tam całą ciemną ziemię wybierz. Bo tam będą kości i tak dalej, nie? O kurde. Nie trzeba żyć. Ten kart kości. Tu mam kawałek. Brązu. Zobacz, 48. Zobacz. Ale tu mam jeszcze kostkę znalezioną i coś co dzwoni. Ale czad. Kolejna hałda. Jarek tutaj szuka. Ja chodziłem po tych piaskach tutaj. W takich obuwiu BHP. Bo zapomniałem butów wziąć. A zobacz, kurczę, mam tutaj. Chyba monetka, wiesz? O. A spinę się z twoim. A czekaj. Widzi ją? Ta, 70. To podaj mi i powiedz, co to jest, bo ja się nie znam. Też nie znam się. Baratynka jakaś. Myślisz, albo guzik, czy monetka? Monetka, baratynka. Tak? O, no. Pierwsza moja w życiu. Idę moją zobaczyć. No to też masz tam baratynkę. Chyba to jest baratynka. No to damy do analizy. Jak baratynka to fajnie, bo jeszcze nigdy nie znalazłem. No i do przodu bardziej byłeś. No gdzieś w tym rejonie byłeś, wiesz? Kolejny sygnał namierzony, Jarek pomaga go wytargać, ale nie wiem na co to jest. O nie, kółko graniaste. Dzięki za pomoc. Ale też do woreczka wrzucimy, nie? Tu jest taki kawałek blaszki. Jest Odyn, Jarek. Karolina, Dawid są tam. Z moim labem. Mirek, Nurek tutaj. A ja mam taką blaszkę. Część chyba rolnicza. Ja mam teraz kawałek widelca. Ale tym się nie najem. Mirek ma sygnał 96. Kapsel z Biedronki na 100%. Z Biedronek robili kapsel nawet już? Tak.
O panie, ja idę po dużych sztychówek. Ja ci pomogę w dłuższym. To będzie coś dużego. Archeologicznego. A chyba wykopana. Jeszcze. Najwyższy poszukiwacz w okolicy, a najkrótszy szpadł. Ha! Asi tu byli! Poka, poka. A, jaka jazda, tak głęboko. Jarek jeszcze pokazał kształtkę. Tu nawet masz EE. Jakieś... Masz jedno, drugą cala. Tak, jedno, dwunastu. Jedna, druga cala, pół cala. Mufowe kolanko, kształtka. Takich używali Rzymianie, jak szli do króla Jagiełły. Jak szli podlewać kukurydzę. Tak jest. Mówisz, że na piwo? Jakbyś miał hydraulicznie miał kupić, to jakieś 8 zł, nie? Zaczku... Ty, no to piwo. Wypiaskować, za 4 zł wystawić. Jest już tak. Patrzcie, ty. Kolego. Podkarpackie wykopki. Tak. No właśnie, do mnie wczoraj o 18 wyszło. Czy to jutro będzie na Eliksie? Nie, wbijaj do niego, bo mi też wysłał, ale o 18 była u mnie w chacie, a już byliśmy w drodze, wiesz? Fajne, fajne. Bardzo ładnie zrobiono. Nierdzewka. Super, 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 mega. To są fanty z dzisiaj. Kilka godzin w terenie. Brązy jakieś tam przekazane są. Przecież moneta. Też to jest z tych lepszych, to jest na boku, a to idzie do koszyka. Z łazienki do pokoju. Rozmawiamy właśnie o Aleksie. Tak. Ile jest tubki w pasty w tubce do zębów? Z łazienki do pokoju. Odtąd do tamtąd. Aleks, pozdro wielkie. Tak się bawimy. Dziki cię pozdrawiają. Tata już twój wyjeżdża stąd.